Drodzy, dzisiaj z nami w odcinku moja córka Noemi oraz nasz towarzysz Egon, który jest już w naszym domu od końca chyba grudnia, bo już przyszedł przed gwiazdką. Drodzy, jak wiecie, jak jest koniec roku szkolnego, to dzieci przynoszą świadectwo albo oceny. Wtedy rodzice są w stanie zweryfikować, jak dzieci się uczyły. Natomiast jeśli chodzi o psy, to psy mają często swoje specjalne rodowody, swoje świadectwa, że są psami rasowymi i tak dalej. Egon nie jest psem rasowym. Może ktoś się mi sprzeciwić, ale zwany jest troszeczkę takim mieszańcem. Ale on nie wydaje sam o sobie świadectwa, on się nie wstydzi tym, kim jest. Jest po prostu zwierzęciem, psem, już lekko wytresowanym, zaraz może uciec. Ale drodzy, często w życiu jest tak, że oceniamy, wydajemy świadectwo o kimś na podstawie tego, co dana druga osoba robi. I teraz apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał tak: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Apostoł Paweł mówi o świadectwie, abyśmy się tego świadectwa Chrystusa nie wstydzili, abyśmy byli godnymi nauczycielami i świadkami. Jak być godnym, kiedy i sami chrześcijanie postępują źle, kiedy sami chrześcijanie przede wszystkim nie przestrzegają Ewangelii ani Bożych zasad. Jak być świadkiem? Jak pociągnąć za sobą ludzi do Chrystusa, by Bóg sprawił, byśmy się nie bali tego, aby składać o Nim świadectwo. Abyśmy żyli dzięki Jego mocy, miłości, powściągliwości, a przede wszystkim, abyśmy mogli wyznawać i przyznawać się do tego ze śmiałością, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Panem całego stworzenia. Panem całego stworzenia. Zapraszamy Was, drodzy, w najbliższą niedzielę.